Kolejny skandal z TVP. Przegrali z Olejnik, a tu taka reakcja. Czują się całkowicie bezkarni. Znana z ostrych ripost i poglądów dziennikarka Monika Olejnik procesowała się jakiś czas temu z TVP. I choć sąd wydał wyrok nakazujący publicznemu nadawcy emisję przeprosin pod adresem Moniki, ta wciąż na nie czeka i doczekać się nie może. Sprawa znów nabrała tempa. Nowe wieści podał prawnik Olejnik. Monika Olejnik, choć zwyciężyła w sądowej potyczce z Telewizją Polską, do dziś nie otrzymała wymaganych przez sąd przeprosin. Sprawa rozpoczęła się, gdy TVP wyemitowała materiał sugerujący powiązania kamienicy Olejnik ze skandalem reprywatyzacyjnym w Warszawie. Sąd apelacyjny utrzymał decyzję Sądu Okręgowego w mocy, w której potwierdzono niesłuszność oskarżeń wobec dziennikarki. W wyroku nakazano TVP przeproszenie w swoich głównych serwisach informacyjnych. Mimo to Telewizja Polska nie dopełniła wszystkich zobowiązań. Olejnik cieszyła się z decyzji sądu, a tu wyszło jak wyszło. Telewizja publiczna sugerowała w swoich manipulacjach, że kamienica, w której mieszkam, była powiązana ze złodziejską prywatyzacją. Dzisiaj zapadł wyrok, w którym sąd apelacyjny utrzymał wyrok i instancji i potwierdził, że wszystkie te sugestie wobec mnie były nieprawdziwe i nieuprawnione. Monika Olejnik triumfowała w swoich mediach społecznościowych w lutym tego roku. Sąd podkreślił też, że dziennikarze naruszyli standardy pracy dziennikarskiej. Telewizja ma mnie przeprosić przy głównych wiadomościach dwukrotnie i 4 razy w TVP Info. Sąd zasądził też kwoty na Caritas i Fundację TVN. Wyrok jest nieprawomocny, napisała Olejnik na Instagramie. TVP nie przeprasza, choć głównym celem tego procesu było uzyskanie przeprosin. Teraz Olejnik poprzez swojego prawnika przyznała, że chociaż TVP pokryła zasądzone koszty, to przeprosin, które były głównym celem procesu, nadal brakuje. Głównym celem tego procesu było uzyskanie przeprosin. Takich, które dotrą do wszystkich tych widzów, których rządowa telewizja w swoich programach wprowadziła w błąd, zniesławiając redaktor Olejnik. Te przeprosiny powinny ukazać się dokładnie tam, gdzie wcześniej emitowano kłamliwe materiały na temat mojej klientki. Nic takiego nie nastąpiło, powiedział mecenas Maciej Ślusarek w rozmowie z Onetem. Jak Olejnik wyegzekwuje wykonanie wyroku od TVP? Niedopełnienie obowiązku złożenia przeprosin TVP doprowadziło do wszczęcia procedury egzekucyjnej. Ślusarek zaznacza, że telewizja państwowa, ignorując wyrok sądu, prezentuje postawę, która sugeruje jej poczucie całkowitej bezkarności. Dodaje, że takie zachowanie podważa wolność słowa i prawo obywateli do rzetelnej informacji. Dziś sytuacja wygląda tak, że telewizja rządowa lekceważy prawomocny i wykonalny wyrok sądu. TVP ma poczucie całkowitej bezkarności. Do tego całkowite naruszenie wolności słowa i prawa do informacji, dodał Ślusarek. Kropka nad i traci widzów. Olejnik zostanie bez pracy? Kropka. Walka z TVP to nie jedyny problem zaprzątający teraz głowę Moniki. Prowadząca kropkę nad i mierzy się też z innym kłopotem. Choć ostry język i wnikliwość Moniki Olejnik są czymś dobrze znanym dla widzów TVN24, jej sposób bycia coraz mniej im się podoba. Program z udziałem dziennikarki traci na popularności. Z każdym miesiącem jest coraz gorzej. Wakacyjne statystyki nie przyniosły dobrych wieści. Jak wynika z raportu wirtualnych mediów, w okresie od 29 sierpnia 2022 roku do 13 lipca 2023 roku program Moniki Olejnik oglądało średnio 820 tysięcy osób. To o 121 tysięcy mniej niż w sezonie 2021-2022, gdy kropka nad i była oglądana przez średnio 941 tysięcy osób.
Spadające zainteresowanie publiczności niekiedy może doprowadzić nawet do rezygnacji stacji z kontynuowania pracy nad danym formatem. Nawet jeśli w przypadku kropki nad i TVN nie podejmie tak drastycznych kroków, Monikę Olejnik może czekać wiele przykrych zmian.